A odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół, mówiąc do nich: weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, 5-6 werset. Ten mały, czarny baranek, którego Pan widzi, jak wesoło skacze po pastwisku, przypomina mi często o Bożym Słowie, opowiada pewna gospodyni w Belgii. Kiedyś wpadł do studni. Słyszeliśmy, jak beczał, ale nie wiedzieliśmy, skąd wydobywa się ten głos. W końcu mój mąż dostrzegł go głęboko w studni, gdzie z ledwością utrzymywał się nad powierzchnią wody. Nie widzieliśmy żadnego innego sposobu na ratunek, jak spuścić po niego naszego syna. Chłopiec zgodził się, gdyż kochał to jagniątko. Mój mąż bardzo ostrożnie opuszczał go na linię w dół. W końcu usłyszeliśmy głos: widzę baranka. Aby go uratować, nasz syn musiał wejść do lodowatej wody. Po jakimś czasie udało mu się włożyć przemoczone zwierzątko na swoje ramiona. Wciąganie obojga do góry okazało się trudne. Długo trwało, zanim chłopiec z jagnięciem znów ujrzeli światło dzienne. Jeśli nie znamy jeszcze Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela, powyższa historia dobrze ilustruje nasze położenie. Znajdujemy się bowiem w sytuacji bez wyjścia, co wywołuje w nas niepokój, strach i nieszczęśliwość. Nie mamy pojęcia, jak wyjść. Jedynym, co nam pozostaje, jest patrzeć prosto w oczy śmierci oraz wiecznemu potępieniu. Jest jednak dobry pasterz, Pan Jezus Chrystus, który pragnie nam pomóc i wyratować. Umarł za nas, aby zachować nas przed wieczną śmiercią. Jakże niepojęcie wielką jest Jego miłość. On czeka, aż do Niego zawołamy: Jezusie, zmiłuj się nade mną. Marka, 10 rozdział, 47 werset. A odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół, mówiąc do nich: weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, 5-6 werset.